Jako, że ostatnio wraz z programem amerykańskiej czarownicy pojawiło się jednocześnie podczas dyskusji zagadnienie, które wywołało trochę poruszenia, czyli, no dobrze, to w jaki sposób mogą niby przepowiadać te demony, uznałem zatem, iż warto powiedzieć kilka słów i na ten temat, aby nie było żadnych niejasności. Słowa zaś faktycznie nie będą moje. Ale wielkich mistrzów duchowości z okresu, kiedy to Afryka Północna jaśniała chrześcijaństwem katolickim. A zatem posłużymy się słowami wypowiedzianymi na ten temat przez świętego Antoniego pustelnika, żyjącego od połowy III wieku do połowy IV wieku, który praktycznie rzecz biorąc jest ojcem monastycyzmu, no czyli pustelnictwa. Bowiem w południowym Egipcie, niedaleko miasta Tebajda, stworzył on coś, co można by nazwać Republiką Mnichów, oraz sam toczył liczne boje ze złymi duchami. W Polsce jego słynny wizerunek znajduje się w kaplicy jasnogórskiej, gdzie święty jest przedstawiony z księgą oraz jako trzymający łańcuch wiążący demona. Jego to zatem słowa dla potomności spisał w formie żywota biskup miasta Aleksandry w Egipcie, młodszy nieco od niego, święty Atanazy, który to jest doktorem kościoła. I to jest jedno świadectwo. Kolejny zaś będzie świadectwo składał biskup miasta Hipona Regius, które było położone bardziej na zachód Afryki Północnej, czyli jest to obecne miasto Annaba w Algierii. Chodzi zaś o św. Augustyna, żyjącego od połowy IV wieku do lat 30. wieku V. On to bowiem niedługo po zostaniu biskupem zetnął się z zagadnieniem postawionym mu przez wiernych, którzy mieli do czynienia z poganami, czyli w jaki sposób mogą zapowiadać przyszłość bożki Pogańskie, skoro są one demonami. Zagadnienie zaś dotyczyło tego, iż jakieś 20 lat wcześniej. Zostało zniszczone w Aleksandrii, o której już właśnie przy chwilą wspomnieliśmy, przez tłum chrześcijan oraz przez rzymskich żołnierzy dawne pogańskie sanktuarium Serapisa, czyli ubóstwionego egipskiego byka. Działo się to zaś około roku 391, ale poganie jeszcze tyle lat później przechwalali się, że jednak ich bóstwo istnieje. Bowiem tuż przed owym zniszczeniem zapowiedziało ono z posągu swoim wyznawcom, iż właśnie zbliża się czas zniszczenia tego serapeum, czyli tego y, sanktuarium pogańskiego. I jak zatem traktować takie pogańskie twierdzenia? Święty Augustyn zabrał się zatem do rozważenia tego zagadnienia, czego owocem stało się właśnie dziełko pod tytułem O przepowiadaniu demonów. Powstałem między 408 rokiem a 410, bo właśnie w tych latach szacuje się, bowiem, że zaistniała ta sytuacja. I z tego właśnie dziełka zaczerpniemy również kilka myśli świętego na ten temat. I tak na kartach żywota świętego Antoniego Pustelnika w rozdziałach od 31 do 35, święty Antanazy biskup Aleksandrii przypomina te nauki, które na temat tak zwanego przepowiadania demonów dawał właśnie święty Pustelnik. Czyli święty Antoni mówił, iż jeżeli demony będą udawały właśnie, że przepowiadają przyszłość, nie trzeba na to zwracać żadnej uwagi. Podał przy tym przykład, jak coś Takiego może się dziać. Ano, na przykład, demon ogłosi komuś, że ktoś przyjdzie go odwiedzić, i rzeczywiście ta osoba przychodzi. Ale to wynika tylko z tego, że demon jest szybszy czyli że może przemieszczać się o wiele szybciej z miejsca na miejsce i uprzednio zapowiedzieć to, że ktoś kogoś odwiedzi. Kiedyś zaś była to sprawa poważna, bowiem podróże ludzi potrafiły trwać całymi miesiącami. No, a taki demon poprzez swoją duchową naturę przemieszcza się właśnie szybko. Święta to nie poucza też, że demony robią takie tak zwane zapowiedzi tego, co się ma wydarzyć, nie po to, że mają jakąś uwagę czy baczenie na tych ludzi, którym to zapowiadają, ale tylko dlatego, że, na, że najpierw chcą zdobyć ich zaufanie w ten sposób, a następnie, jak już je mają, i w istocie mają poprzez to zaufanie tych ludzi. I przez to zaufanie mają tych ludzi we swojej władzy, żeby potem następnie tych ludzi zniszczyć. Święty dodaje również, iż demony nie znają żadnej z tych rzeczy, która się jeszcze nie wydarzyła, a jedynie Bóg, który zna wszystko, zanim się to stanie. I święty Antoni podaje przykład, jak również w prostych sprawach demony mogą się pomylić. Bowiem załóżmy, że Stebajdy, która była właśnie tą wspomnianą Południowo Egipską Republiką Mnichów ktoś wyjdzie w podróż, a demony widząc to, przybędą w dane miejsce i rozgłoszą, że, ta, że ten zakonnik, na przykład czy ten mnich przybędzie w to miejsce, co nie znaczy, że musi się to wypełnić, bowiem ten człowiek w domyśle właśnie mnich może przecież zmienić zdanie i zawrócić, co uczyni demony kłamcami, a ich rzeką przepowiednim fałszem. Niestety poganie i wszyscy, co lubią słuchać takich rzekomych opowieści, niejako kultywują to. Z czego na przykład u pogańskich Greków wzięły się kiedyś tak zwane wyrocznie, czyli miejsca, gdzie za pośrednictwem demonów rzekomo wieszczono niegdyś przyszłość. Co oczywiście było fałszem, ale co można dodać, znajduje swoich naśladowców w czasach współczesnych, w czasach naszych. Gdy różne wróżki zaczynają zwodzić ludzi, że mają takie w cudzysłowie umiejętności, podczas gdy tak naprawdę tylko kłamią albo właśnie słuchają potrzeptów demonicznych. I w dawnych czasach nadejście Chrystusa spowodowało to, że owe wyrocznie zamilkły, a ukrywające się w nich demony pouciekały. Święty Antoni dodaje też, iż demony same z siebie nic nie wiedzą, ale tak jak złodzieje opowiadają to, co same pozyskają od innych i raczej zgadują, niż przepowiadają, i skoro czasem powiedzą coś prawdziwie, nikt nie powinien się dziwić, bowiem ze względu na ich długie istnienie, mają one już duże doświadczenie, te demony, i mogą coś w cudzysłowie zapowiedzieć, właśnie posługując się doświadczeniem. To znaczy, jak rzeczy się ułożą zgodnie z normalnym danym swoim, ciągiem, biegiem właśnie, w jaki przy ten sposób te, te sprawy przebiegają. No demony znają te, te, te przebiegi takich spraw, no i powiedzmy z samego początku wnioskują, jaki będzie skutek czy koniec danego zdarzenia. I święty Antoni dodaje tu przykłady takich zawodów u ludzi, jak na przykład lekarz, który z objawów zna już często dalszy przebieg choroby, czy pilot na rzece, który z obserwacji pogody może wiedzieć, jak się dana pogoda ułoży w czasie podróży. Zaś dla ludzi postronnych mogą się te zdolności wzięte z doświadczenia wydawać niesamowitymi. Ale święty Antoni zapytuje, po co komu wiedzieć takie przyszłe rzeczy, skoro ostatecznie nie będziemy sądzeni z wiedzy, ale z tego, czy utrzymaliśmy wiarę i przestrzegaliśmy przykazań. Ponadto święty dodaje, że przecież dusza dobrego człowieka, jeżeli jest w stanie czystego umysłu, i swej własnej czystości duchowej jest zdolna, będąc jasno widzącą, zobaczyć więcej i dalej niż demony, ponieważ to Bóg jest tym, który ujawnia, jak to się stało w przypadku proroka Eliasza, który zobaczył zastępy aniołów pańskich stojące po, po jego stronie. Święty Antoni dodaje wszakże: i skoro do kogoś przyjdą jednak fałszywe anioły i będą mu chciały mm, przepowiadać przyszłość, to niech taki człowiek zupełnie na to nie zwraca uwagi, bo one kłamią i nie są żadnymi aniołami, ale ukrytymi demonami i nie przychodzą od Boga, ale z piekła. I nawet gdyby takie pseudo-anioły nazywały kogoś błogosławionym, nie ma na co ich słuchać, ale po prostu przeżegnać siebie i swój dom, a wówczas owe pseudo natychmiast znikną, bo są wielkimi tchórzami i boją się znaku krzyża pańskiego.